A teraz Włocławek. Mieszkańcy miasta są oburzeni pewną reklamą, która stanęła na rynku. To reklama piwa i hasło "Spotkajmy się pod pomnikiem". Szczegóły sprawy zna Magdalena Demczyńska. Powiedz, w czym jest problem? Takie wykorzystanie w reklamie piwa pomnika poległych obrońców Wisły z 1920 roku, bo to jest ten pomnik, budzi wśród niektórych mieszkańców Włocławka pewien niesmak, bowiem mieszkańcy Włocławka uważają, że ten pomnik jest to miejsce pamięci narodowej i powinno być oddana pewna część temu miejscu. W piątek Urząd Miasta we Włocławku po interwencji jednego z mieszkańców podjął działania w celu usunięcia kontrowersyjnej reklamy. Natomiast kompania piwowarska w odpowiedzi na zastrzeżenie płynące właśnie od części mieszkańców Włocławka oświadczyła, cytuję, że nie było jej celem urażenie kogokolwiek, czegokolwiek, czyjś czci, godności czy pamięci. Według kompanii reklama jest zgodna z obowiązującym prawem, a także z normami etycznymi. Celem tej reklamy było zebranie funduszy na odbudowę tarasu widokowego. Tarasu widokowego, który znajduje się tuż przy właśnie tym pomniku. Pomniku, przypomnę, poległych obrońców Wisły z 1920 roku. I kompania piwowarska uznała, że właśnie ten pomnik jest bardzo charakterystycznym miejscem we Włocławku i że właśnie ta obecność tarasu widokowego wpływa na to, że można ten pomnik użyć w reklamie. Właśnie dlatego ten pomnik został w reklamie użyty. A tak jak wcześniej mówiłam, celem tej całej kampanii jest zebranie funduszy na odbudowę właśnie tarasu widokowego, który znajduje się obok pomnika. Jak podkreśla kompania piwowarska, cel był bardzo szczytny i był charytatywny, ale jeśli ktoś został urażony, to kompania piwowarska bardzo za to przeprosiła. Już w piątek podjęła pewne decyzje, że właśnie ta reklama zostanie wycofana. Ona będzie najpierw wycofana z internetu, a następnie zniknie stąd, zniknie z Placu Wolności we Włocławku. Bardzo dziękuję za relację w tej sprawie właśnie z Włocławka, Magdalena Dąbczyńska.